Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ta informacja dzisiaj jest niezwykle potrzebna. Przez ostatnie 8 lat Polacy otrzymywali kłamliwą informację, słyszeli puste słowa, a tymczasem poprzedni rząd robił wszystko, by prowadzić politykę, z której mogli być dumni rosyjscy włodarze. Zacznijmy od początku. W jaki sposób poprzednia ekipa doszła do władzy? Otóż kiedy rząd Donalda Tuska skutecznie walczył z importem węgla ze wschodu, przeprowadzono prowokację, w którą były zamieszane rosyjskie służby, a z której skorzystał późniejszy rząd. Słynna afera taśmowa była niczym innym, tylko zemstą właśnie za to, że w 2015 roku doprowadziliśmy do ograniczenia importu węgla ze wschodu poniżej 5 milionów ton. Tymczasem ten rząd, który tak wiele mówił o walce z rosyjskimi wpływami, w 2018 roku doprowadził do rekordowego importu węgla ze wschodu. 13 milionów ton. To były te pseudosukcesy tych, którzy głośno krzyczeli o rzekomej walce z wpływami Putina. Ale to nie wszystko. W wyniku wielkiego kłamstwa Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło ministrem obrony narodowej został człowiek, który nigdy nie powinien znaleźć się w tym resorcie. Człowiek, który od samego początku miał jeden cel. Walczyć z polskim bezpieczeństwem, walczyć z tymi, którzy byli zasłużonymi oficerami NATO z poświadczeniami. Dokonywał rzeczy haniebnych poprzez swojego przyjaciela, przepraszam, współpracownika Bartłomieja M., przypomnę, skazanego później właśnie między innymi za tą działalność, pozbywał się z polskiej armii ludzi, którzy strzegli polskiego bezpieczeństwa. Chwalił się tym, że wysadził przetarg na Karakale i przypomnę, że do teraz nie rozwiązano tego problemu. Ale co więcej, szanowni państwo, otóż tamten rząd uzależniał Polskę od surowców ze wschodu. Zaczęto budować Ostrołękę, wyrzucono w błoto 1,5 miliarda złotych na inwestycję, która miała być zasilana ruskim węglem. Jakie standardy wprowadzał tamten rząd, widzieliśmy w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Otóż Putin byłby dumny z takich wzorców, które próbowano wprowadzić w Polsce. Sędziowie, którzy mieli orzekać tak, jak chciała tego władza, przypomnę, że jeden z czołowych niszczycieli polskiego wymiaru sprawiedliwości okazał się prawdopodobnie białoruskim i rosyjskim agentem, który teraz zwiał za granicę, a który na polecenie ówczesnych władz niszczył niezależnych polskich sędziów. To wszystko świadczy o tym, że nigdy w historii nie było takiej polityki prorosyjskiej. Co zrobiliście z mediami, które kiedyś były mediami publicznymi? To, co zrobiono w tej sferze propagandy, postawienie jednego z największych hejterów w Polsce na czele telewizji publicznej pokazywało, że te wasze standardy putinowskie są po prostu tym, co chcecie zrobić. Ale jeżeli chcemy rozmawiać o tych wpływach, to wasz guru, wasz premier Mateusz Morawiecki, kiedy miał wiedzę o tym, że Rosja zaatakuje Ukrainę, co zrobił? Przyjmował tutaj, w Rzeczpospolitej Polskiej, niczym głowę państwa, panią Le Pen, kobietę, która mówi wyraźnie o tym, że chce bardzo tego, żeby Rosja raz na zawsze miała wpływy w Ukrainie. Ale co robi premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki w styczniu 2022 roku? Udaje się na zlot najbardziej proputinowskich i antyeuropejskich partii w Europie. Lider partii Vox gościł siebie w Madrycie Morawieckiego, Le Pen, Orbana czy też Salviniego. Salviniego, który nosi koszulkę z podobieństwem Putina. Kiedy cała Europa przygotowywała się do tego, co nieuniknione, do ataku Rosji na Ukrainę, rząd PiSu, politycy PiSu chcieli rozsadzić Unię Europejską od środka. Budowali międzynarodówkę, która temu służyła. I szanowni państwo, 9 czerwca to szaleństwo można zatrzymać w Parlamencie Europejskim. Apeluję do was, pamiętajcie o tym,
że wysłanie do Parlamentu Europejskiego tak zwanych konserwatystów i reformatorów to de facto wspieranie polityki Putina. Pamiętajcie o tym 9 czerwca. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, bardzo dziękuję klubowi Koalicji Obywatelskiej za podjęcie tego niesłychanie doniosłego tematu. Zwrócę uwagę Wysokiej Izbie, że przedwczoraj premier Donald Tusk podpisał zarządzenie powołujące komisję rządową, która będzie badała wpływy rosyjskie i białoruskie w latach 2004-2024. I moje koleżanki i koledzy odniosą się do tych wątków, które pojawiły się we wniosku o informację bieżącą. Ja chcę powiedzieć o trzech kwestiach, które każda z nich sama w sobie uzasadnia powołanie tej komisji i zbadanie różnych środowisk, a dziś rozmawiamy o środowisku PiS-u, jeśli chodzi o kwestie związku z Rosją. Pierwsza kwestia to jest afera mailowa. W tym miejscu państwo zorganizowali zamknięte tajne posiedzenie Sejmu, mówiąc o tym, że służby rosyjskie i białoruskie zorganizowały akcję, prowokację wymierzoną w rząd PiS-u. Co się stało z tym śledztwem? Czy to śledztwo do czegoś doprowadziło przez 2,5 roku? Czy ktoś został skazany? Czy główni bohaterowie tej afery zostali rozliczeni? Jednym z głównych bohaterów tej afery jest pułkownik Krzysztof Gaj. Postać bardzo charakterystyczna dla waszego środowiska. Co zrobił minister Macierewicz, gdy został minister jedną z pierwszych swoich decyzji? Pułkownika Krzysztofa Gaja, znanego z poglądów putinowskich, ukraińskich, mianował na szefa głównego zarządu w sztabie generalnym. Z dostępem, a kto mianował? Pan minister go mianował. Proszę teraz tutaj, proszę nie kłamać, przynajmniej w Wysokiej Izbie, panie Macierewicz. Otóż minister Macierewicz zatrudnił na kluczowym stanowisku w sztabie generalnym pułkownika Gaja. Potem pułkownik Gaj pracował w kancelarii premiera u boku ministra Dworczyka i premiera Morawieckiego. I sam się do tego przyznał w tych mailach. Wykradał tajne informacje z MON-u i prywatną skrzynką je puszczał do ministra Dworczyka. Nie został za to rozliczony. Jedyną konsekwencją było odebranie mu poświadczenia bezpieczeństwa. Chcę zapewnić, że takie sprawy będą rozliczone i minister Macierewicz, i minister Dworczyk za to, że pułkownika Gaja, który przed 2015 rokiem chwalił Putina, miał antyukraińskie wypowiedzi, tego nie ukrywał, został przez was wzięty do rządu. W P1 w sztabie generalnym miał dostęp do wszystkich nazwisk, wszystkich danych mobilizacyjnych i za to odpowiada minister Macierewicz i prędzej czy później za to poniesie odpowiedzialność. Minister Macierewicz będzie się musiał też wytłumaczyć ze swojej wieloletniej znajomości z ulubieńcem Putina, kongresmenem Dino Rabakerem, którego jako minister obrony gościł w Polsce, zaprowadził do prezesa Kaczyńskiego w 2016 roku. Jest zdjęcie w internecie, jak minister Macierewicz ściska się z tym człowiekiem, który był nazywany ulubieńcem Putina, który był związany z aferą Butiny w Stanach Zjednoczonych, który w atmosferze kompromitacji po jego związkach z Rosją ustąpił. Z tego się musicie wytłumaczyć. Ja rozumiem, że wy krzyczecie, bo to jest nie w zgodzie z waszymi tezami. Natomiast w interesie waszego środowiska jest to, żebyście się oczyścili z takich ludzi jak Macierewicz, skompromitowanych wieloletnim szkodzeniem Polsce, skompromitowanych związkami z Rosją, tłumaczką Iryną, panem Luśnią, Rorabakerem, Gajem i innymi sprawami. Bardzo dużo państwo mówicie o kłamstwie, ale liczby nie kłamią. Pamiętacie, ile rosyjskiego węgla sprowadzaliście? Ile rosyjskiego węgla, tak? To może w waszych głowach jest to zero, ale prawda jest taka, że w roku 2019 sprowadziliście do Polski z Rosji 10 milionów ton węgla. 64 sprowadzały firmy, które nadzorowaliście. Podobnie było zresztą w latach wcześniejszych i w latach późniejszych. Więc to są fakty. Robiliście interesy z ruskimi i to tak non-stop. Braliście od nich pieniądze,
płaciliście im i to jest cały wasz po prostu, wasz wizerunek. Mówicie o patriotyzmie, a tak naprawdę robicie szemrane biznesy z ruskimi. I to na co dzień to robiliście. I jeżeli chcecie sobie przypomnieć o sędziego Szmyta, o którym była już wcześniej mowa, to jednak nie nasi posłowie go zatrudniali w Krajowej Radzie Sądownictwa, a wasza koleżanka zatrudniała go w Krajowej Radzie Sądownictwa. To wy go zatrudniliście w Ministerstwie Sprawiedliwości. Więc białoruskich agentów zatrudnialiście w miejscach publicznych. W Krajowej Radzie Sądownictwa, w Ministerstwie Sprawiedliwości i to jest cała prawda o was. I próbujecie odwracać kota ogonem. W kłamstwie jesteście mistrzami, ale prawda jest brutalna i prawda się obroni. Po prostu będziemy ją pokazywać i będzie robiła to też komisja premiera Tuska. I trzeba jeszcze powiedzieć, że jednym z najdziwniejszych interesów, które był w ostatnim czasie, o który pytają posłowie, to jest wyprzedaż Lotosu. Bo to trzeba po prostu nazwać wyprzedażą. I zrobiliście interes ze skazanym za korupcję prezesem MOL-a, który według was był niewinny. Na całym świecie jest uznawany za skazanego, na całym świecie jest uznawany za przestępcę, ale wam to nie przeszkadzało pozbyć się 400 stacji i sprzedać to właśnie temu człowiekowi. Czy były zwroty w tej sprawie? Ustali prokuratura. Prokuratura prowadzi bardzo poważne śledztwo, będzie przesłuchiwała ludzi i myślę, że niedługo skończy się to aktami oskarżenia. Panie marszałku, Wysoka Izbo, muszę przyznać za wczorajszym klasykiem, że ja mimo wszystko jestem zaskoczony. Bo miała być bomba, miały być zarzuty, miały być pytania o jakieś prorosyjskie wpływy w naszym rządzie, a nie było nic. Nie było po prostu nic. To było żenujące, panie pośle Budka. Żenujące. Pan poseł Budka zaczął w ten sposób. Zacznijmy od początku. Tylko początek się panu pomylił. Otóż nie 2015. Zacznijmy od 2007 roku. 2007 rok i 2008 to już były lata. Kilka lat po tym, jak Putin zaczął mordować, najeżdżać, prowadził działalność ludobójczą, okradał, wszystko to wiedzieliście. Kto z tej mównicy mówił, chcemy współpracować z Rosją taką, jaka ona jest? Kto? Donald Tusk! Kto się ściskał z Putinem na molo w Sopocie? Donald Tusk! Kto podzielił wizyty w Smoleńsku i doprowadził politycznie do katastrofy? Donald Tusk! Kto był kapciowym Merkel i budował Putina politycznie razem z Merkel? Donald Tusk. To wy jesteście prorosyjscy. Polacy wiedzą, że najbardziej prorosyjskim premierem po 1989 roku był Donald Tusk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i ratuj się kto może. Kiedy rząd wczorajszej totalnej opozycji ściga, tropi, piętnuje ruskich agentów, przekrzykując się z obozem władzy oddanej parę miesięcy temu. To jest wasz sukces. Przez 8 lat zredukowaliście polski patriotyzm do antyrosyjskości i teraz jesteście okładani tą pałką po głowie. Konfederacja, w przeciwieństwie do was, lewico z lewej, lewico z prawej, postrzega polski interes jako niezbieżny z jakimkolwiek innym interesem. Polską rację stanu jako wyjątkową i niemożliwą do realizowania poprzez wykonywanie zadań zleconych przez jakiekolwiek obce państwo. Tropicie ruskich agentów. Tu, z tej mównicy przed godziną, szefowa służby cywilnej odmówiła odpowiedzi na pytanie o nosicieli obcych paszportów w kadrach administracji rządowej. Powiedziała, walcie się. Przepraszam, to parafraza. Powiedziała, że rząd nie przetwarza takich danych. Panie pośle, czas minął. Bardzo proszę konkludować. Panie marszałku, konkluduję. To, że minister Władysław Teofil Bartoszewski jest lojalnym poddanym korony brytyjskiej i jednocześnie naszym ministrem spraw zagranicznych, to już wiemy od ministra Sikorskiego. Panie pośle, czas minął. Bardzo proszę już. Pan Siemoniak. Bardzo proszę skończyć w tej chwili. Pan minister Siemoniak zlecał przed laty szkolenia z polskiego budżetu. Panie pośle, bardzo proszę jeszcze raz już skończyć. Musimy trzymać dyscyplinę czasową.
Panie, musimy trzymać dyscyplinę czasową. Bardzo proszę opuścić mównicę. Konkluduję. Czy pan... Panie pośle, przekroczył pan czas. Panie Braun, niech pan powie polskim rolnikom... Panie pośle, bardzo proszę opuścić mównicę. Przekroczył pan czas dwukrotnie. Szanowna Izbo, powiem, że trochę mi wstyd za państwa. Dlatego, że powinniście być dzisiaj rządzącą grupą, która odpowiada za losy państwa i za bezpieczeństwo tego państwa. Mieszanie służb albo ujawnianie w ogóle służb nie jest korzystnym działaniem na rzecz bezpieczeństwa. Jeżeli chcecie dyskutować, to dyskutujcie sobie na wewnętrznych forach, szczególnie mówię tutaj o Komisji Służb Specjalnych itd., itd. Wywlekanie sobie, kto kupił węgiel, kto nie wykupił węgla, to proszę państwa, to jest jakaś paranoja. Ja chciałbym, żebyście zamiast używania tego rodzaju retoryki, pomyśleli, że w owym czasie, kiedy węgiel był kupowany legalnie. Kupował cały świat, w tym i przedsiębiorcy polscy. Państwo polskie nie kupowało węgla, tylko przedsiębiorcy polscy, panie pośle. Jak pan nie wie, niech pan się douczy. Natomiast prawda jest taka, że część tego węgla było eksportowane dalej na zachód i proszę mi nie przeszkadzać, bo tego faktu pan nie zakrzyczy. Dzisiaj wprowadzając przedsiębiorców do polityki działacie nie dość na szkodę państwa, to jeszcze i przedsiębiorczości polskiej. To będzie krótka, syntetyczna opowieść o tym, jak rozwijaliście dywan z czerwoną gwiazdą przed Federacją Rosyjską, bo już po przegranych... O, przyjaciele Rosjanie. Przepraszam, prezes mi się włączył. Przyjaciele Rosjanie, ale to niech będzie tłem. Już po przegranych wyborach, bo w dniu 17 października 2023 roku wasz wiceminister odpowiedział na moją interpelację i z niej się dowiadujemy, że drodzy państwo, tylko w 2023 roku za waszych rządów doszło do zarejestrowania 84 podmiotów białoruskich w roli firm transportowych oraz 5 podmiotów rosyjskich. A potem te firmy transportowe, przed którymi rozwijaliście czerwony dywan z czerwoną gwiazdą, brały udział w blokowaniu polskiej granicy, w protestach na granicy, realizując czysto agendę Kremla. Więc pytam się, gdzie jest odpowiedzialność i czy ta afera zostanie rozliczona? To pytanie do pana ministra. A odnośnie wpływów już mamy wyjaśnione, więc powiedzmy jeszcze tylko zdanie o przepływach. I tutaj pokazuje nam się Janusz Kowalski, drodzy państwo, spółce należącej w około 50% do rosyjskiego Gazpromu, zarabiał według mediów około 60 tysięcy złotych miesięcznie. Mało tego, Europol Gaz wypłacił członkom władz tej spółki pieniądze za zysk, którego nie wypracowali. Kowalski, ten gość tutaj, dziękuję proszę bardzo, państwa, panie i Europol Gaz z Federacji Rosyjskiej. Janusz. Spasiba! Jestem dumny, że pracowałem w PGNiG S.A. i wyrzuciłem wszystkich ruskich, których za czasów Platformy Obywatelskiej trzymaliście. Jestem dumny, że pracowałem w PGNiG i zbudowałem zespół, który wywalczył 6 miliardów od Gazpromu. I jest mi wstyd, że pana ojciec, prezydent Platformy Obywatelskiej, chciał sprzedać E.ON-owi niemieckiemu, partnerowi Gazpromu, 53% akcji energetyki Ciepłoopolszczyzny. Twój tato, polityk... Panie pośle, udzieliłem panu głosu w celu sprostowania, a nie w celu sformułowania ataku personalnego na posła czy jego ojca. Dwa sprostowania, kłamstwa, które były tutaj sformułowane. Pan Gaj został przeze mnie wyrzucony natychmiast w 16 roku z wyrzucony został natychmiast w 16 roku, wtedy, kiedy sformułował fałszywy tekst na temat Ukrainy. Został od razu wyrzucony, a pan Kotas został przyjęty przez pana Sikorskiego, przez ministra Sikorskiego i minister Sikorski dał mu dostęp do najwyższych tajemnic państwowych. Pan Sikorski. I warto, żeby pan sobie z tego zdał. A ja mu nie dałem ani żadnego dostępu, jakiegokolwiek. A teraz powiedzmy sobie, o co wam tak naprawdę chodzi. Ta nienawiść, którą panowie sformułujecie wobec Prawa i Sprawiedliwości, a także wobec mnie, wynika z tego, że od 92 roku robiłem i robię likwidację agentury sowieckiej, agentury rosyjskiej, którą wy wspieracie. To, że dzisiaj wspieracie WSI, to jest wielka rzecz, bo sami głosowaliście, żebym ja ją zlikwidował. Wy głosowaliście, żebym zlikwidował WSI, a teraz bronicie
za wszelką cenę Rosjan, za wszelką cenę agenturę rosyjską. Dziękuję. Dlaczego? Bardzo, panie Dlatego, pośle. Dlatego, że bronicie Putina i zbrodnię smoleńską. Taka jest prawda. Nie jesteście naprawdę zdrajcami Polski. Pogłosu nie ma, natomiast bardzo dużo agentów wpływu, wschodnich agentów wpływu jest na tej sali, to na pewno. To jest zresztą bardzo charakterystyczne, szanowni państwo, że na debatę o prorosyjskiej polityce rządu PiS-u wezwane zostały wszystkie szumidła, wszystkie możliwe szumidła istniejące w klubie PiS-u. Przeszkadzacie, krzyczycie, zagadujecie, a ani trochę nie chcecie rozmawiać o tym, co najważniejsze. Brutalna prawda o waszych rządach to jest prawda o tym, w jaki sposób przez 8 lat tworzyliście klimat do działania ruskiej agentury tutaj. Wszystko się zaczęło od pana Macierewicz i wszyscy będą pamiętali z tej debaty pana nerwową reakcję, pana wystąpienie na uruchomione słowem Jacek Kotas. Nie dziwię się, że pan się denerwuje. Ma się pan dla powody, żeby denerwować. Ale teraz, szanowni państwo, apeluję do tych, którzy siedzą trochę z tyłu, w dalszych rzędach PiS-u, żebyście tak na chwilę wyłączyli ten partyjny przekaz i odpowiedzieli sobie na jedno proste pytanie. Kiedy wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą, przyszedł rząd, który likwidował delegaturę ABW. Likwidował wyspecjalizowaną służbę. W czyim interesie działa rząd, który likwiduje kontrwywiad, żeby nie mógł on skutecznie walczyć z agentami? W czyim interesie? Dlaczego to robiliście? Panie Macierewicz, dlaczego to robiliście? To jest proste pytanie. Dlaczego rozbrajaliście polski kontrwywiad? Teraz kwestia polskiego wojska. Dlaczego, jak został pan ministrem obrony narodowej, rozpoczął pan dewastację polskiego wojska? Dlaczego? W czyim interesie pan to robił? Dlaczego zwalniał pan najbardziej wykwalifikowanych generałów? Dlaczego? Dlaczego zamieniał pan wykwalifikowanych generałów na pomocnika aptekarza złomianych z apteki Aronia? W czyim interesie pan działał, panie Macierewicz? Komu pan służył? Jak to się stało? Panie Macierewicz, pan i interes Polski to są rzeczy biegunowo odległe i wszyscy to wiedzą, a niedługo prawda o tym wyjdzie na światło dzienne. A teraz, dlaczego doprowadził pan do tego, że Polska pozbawiona została systemu obrony antyrakietowej? Dlaczego przedłużył pan kwestie dotyczące dostarczenia patriotów do Polski? Przecież ta broń powinna być w Polsce już w 2018 roku. Dlaczego jej nie ma? Dlatego, że Macierewicz był ministrem obrony narodowej. Taka jest prawda, panie. Wiem, że boli. Dlaczego, panie Macierewicz, blokował pan kontrakt na Caracale? Dlaczego pan to robił? W czyim interesie pan działał? Ta debata tak naprawdę i wasze zachowanie pokazuje, jak bardzo boicie się tych tematów. Jak bardzo obawiacie się, że prawda o waszych działaniach wyjdzie na światło dzienne. I macie się czego obawiać, bo cała wasza polityka to jest świadome budowanie dobrego klimatu dla działania ruskiej agentury tutaj w Polsce. I to trzeba bardzo jasno powiedzieć. To wy bierzecie odpowiedzialność za pana Szmyta. To wy bierzecie. Bo gdyby nasze służby działały skutecznie, gdybyście tych służb nie rozwalili, między innymi pan, panie Macierewicz, to takich Szmytów polskie służby dawno by zdemaskowały. Nie mogły tego zrobić, no bo wy przecież mieliście inną doktrynę. Wy rozwalaliście służby specjalne, które miały walczyć z ruską agenturą, natomiast wszystko przenosiliście do CBA, żeby zajmować się opozycją. Wy nie wykorzystywaliście Pegasusa, żeby walczyć z ruskimi agentami. Wy wykorzystaliście Pegasusa do tego, żeby podsłuchiwać Polaków i żeby podsłuchiwać własnych posłów. To jest smutny obraz waszych rządów.
I ta komisja, którą ostatnio powołał pan premier Donald Tusk, razem z audytem, który przygotowuje pan minister Tomasz Siemoniak, da pełen obraz tego, co robiliście. W jaki sposób z premedytacją, krok po kroku niszczyliście polskie bezpieczeństwo. Nie wiem, czy robiliście to dlatego, że służyliście komu innemu, czy dlatego, że jesteście tak bezdennie głupi. Ale robiliście to każdego dnia przez 8 lat. I to wam nie zostanie zapomniane.